I cześć, dzień dobry, poniedziałeczek. Taki widoczek mam właśnie z okna. Przygotowuję się do kolejnego dnia, przygotowuję się do tego, żeby w fajny sposób zacząć kolejny tydzień. Dzisiaj w planie między innymi termy, a ja opowiem dzisiaj troszkę o tym, w jaki sposób pracować nad codzienną rutyną i ze szczególnym uwzględnieniem, jak to robić podczas wyjazdów. A pokażę też parę przebitek z weekendu, z konkursów skoków narciarskich. No i wróćmy do tego tematu, który zacząłem mówić rano, czyli do rutyny. Każdy dzień, każdy poranek szczególnie u mnie wygląda w podobny sposób. Jest to ciąg pewnych czynności, mniejszych i większych, które zaczynają się rano, które też trwają po południu. Codziennie mam zaplanowane treningi, mam zaplanowane posiłki i różne rzeczy. I staram się je zrealizować i wtedy dopiero, jeżeli wszystkie są ustalone, że wszystkie są spełnione, mogę dzień uznać za wygrany. Wspieram się różnymi aplikacjami i jedną z aplikacji, którą chciałbym Ci polecić, jest aplikacja Habitify. Ona chyba jest płatna, natomiast to jest niewielki koszt, tam 30 czy 50 zł. I aplikacja ta pomaga nam zapanować, pomaga nam uczyć się nowych nawyków. Czyli wymyślamy sobie jakieś nawyki, typu codziennie 5-minutowa medytacja, codziennie wyrzucę śmieci i tak dalej. I budujemy sobie nawyk. Jeżeli powtarzamy to przez 30, 60, 100 dni, to ta rzecz staje się nowym nawykiem i nie musimy już o tym pamiętać, nie musimy wspierać się aplikacją, a w początkowej fazie można skorzystać z przypomnień. Aplikacja o ustawionej godzinie czy porze dnia przypomni nam, że pozostał nam konkretny nawyk do wykonania. To co istotne, nie warto dodawać sobie tych nawyków zbyt dużo. Myślę, że 2, 3, 4 na początek w zupełności wystarczą. Jeżeli będzie tego zbyt dużo, to pojawia się taki naturalny mechanizm, że mam jeszcze tyle rzeczy do zrobienia, więc już to zostawię, bo czy będzie jedno zrobione czy 10, to nie ma już większego znaczenia. No i na co dzień to się sprawdza bardzo fajnie zrealizowane cele w postaci dłuższych okresów czasu z wykonanym danym nawykiem można się w jakiś sposób nagradzać. U mnie w zwyczajnym okresie sprawdza się to bardzo dobrze, natomiast problem z utrzymaniem zarówno nawyków, jak i innych czynności takich, które należą do mojej rutyny podczas wyjazdów, tak jak teraz, jest no niestety trudne do utrzymania. Dlatego też podczas urlopów, wyjazdów, świąt czy nawet weekendów warto w szczególny sposób zatroszczyć się o to, żeby zadania z tej rutyny realizować. W jaki sposób to można zrobić? Chociażby włączyć aplikacje, na co dzień aplikacje w aplikacje, notyfikacje, na co dzień notyfikacje w takich aplikacjach jak Habitify czy innych, które wspierają realizację moich celów, które pomagają mi realizować zadania z codziennej rutyny. Notyfikacje mam wyłączone, tutaj je włączam, żeby przypominały mnie, żeby mnie motywowały do tego, żeby dane zadanie realizować. Staram się dbać również o to, aby zachować ciągłość w rzeczach, które robię na co dzień, a do których nie mam teraz dostępu. Czyli na przykład, jeżeli nie mogę teraz chodzić na siłownię, to chociaż mam ze sobą gumy, na których mogę wykonać coś. O, bo mnie zaraz autobus rozjedzie. Mogę wykonać coś, co jest namiastką treningu siłowego. Nie mam dostępu do rowerka stacjonarnego, na którym robię trening kondycyjny, no to mogę chociaż pobiegać, mam buty do biegania i w ten sposób staram się realizować te wszystkie rzeczy w sposób przypominający chociaż to, co robię na co dzień. Wysiadłem właśnie z busa
Jedna rzecz, która jest tutaj w Zakopanem, która jest magiczna i nie do powtórzenia w dużym mieście, tak jak w Gdańsku czy coś takiego. Słuchajcie, ludzie są tutaj tak mega mili, jest po prostu taka beka. Jechaliśmy teraz mniej więcej pół godziny autobusem i rozmowy, które tam się toczą, luz, który ci ludzie mają, albo chociażby takie rzeczy, że mogą cię wysadzić gdziekolwiek chcesz. Oczywiście w Gdańsku ciężko by było, żeby się zatrzymywać poza przystankami, natomiast no, cały ten kontakt, te uśmiechy, które i serdeczność, która bije od tych ludzi, no, tutaj żyje się po prostu inaczej, żyje się wolniej, przyjemniej i bez stresu. Po bezpośredniości ludzi jedziemy tym autobusem. Taka starsza pani na około 80 lat i opowiada kierowcy historię, że jedzie gdzieś tam do banku, do Nowego Targu, bo musi odebrać emeryturę, no i coś tam krytykuje ten bank i wtrąca się, generalnie jedzie po te pieniądze do banku i wtrąca się pani, która siedzi obok i mówi, no to trzeba zrezygnować, a ta pani tak się na mnie patrzy i mówi, z emerytury? Co ty pierdolisz? Oczywiście chodziło o zrezygnację z banku. No i tak, dalej potoczyło się już mnóstwo śmiesznych historii, to wszyscy odebrali to z wielką beką i najprzyjemniej się jechało pół godziny żartów, śmiechów i kierowcy, który rzucał jakimiś żarcikami, dowcipami, co chwilę patrzył w lusterko, czy publika dobrze się bawi. A ja już powoli dochodzę na miejsce, termy w szaflarach, gorący potok, będzie chill, będzie przyjemnie, jeszcze takie słoneczko. Znakomite, jak cały czas tutaj w górach przyświeca. Ja idę się porelaksować, a wam wrzucę jeszcze parę przebitek z wczorajszego i przedwczorajszego konkursu Pucharu Świata. No i Kubacki oczywiście też będzie. Wszyscy tutaj możecie czuć się jak królowie. Jesteście królami życia. Dzisiaj tutaj kobieta, mężczyzna, wszyscy królujemy sobie, kochani. Tak. Uśmiechnijcie się. Wy jesteście tak królami. Jest. Zobacz jaki król, jaką on ma minę. Cudownie. Widzicie jaką ma minę? Teraz, w tym momencie, tylko dla ciebie, Dawid Kubacki. Wszyscy kochamy skoki narciarskie, drodzy państwo, pamiętajcie na ten fotu, na naszym profilu, cały czas skoków. Dawid! Robimy na sobie skoki, tutaj święta, wielkie kroki i w komentarzu pod naszym selfie.